pragnie wiary, to myślę, że sprawa nie byłaby aż tak ważna, aż tak dramatyczna. No, czasami się zdarza, że ludzie są łatwowierni. Sam jestem człowiekiem łatwowiernym, więc rozumiem, że to jest możliwe. Po jakimś czasie, jak się wytłumaczy, to nawet ludzie łatwowierni zrozumieją, że rzecz wygląda inaczej. Ale to nie o to chodzi, bo ja sądzę, że spora część polskiej opinii publicznej, polskiego społeczeństwa wie, że to są kłamstwa i że to jest mistyfikacja. Co więcej, powiedziałbym, że wiedzą to nawet ci, których rolą jest weryfikowanie, czy falsyfikowanie, czy prześwietlanie tego typu działań i deklaracji. A więc dziennikarze, publicyści, intelektualiści, ta wpływowa opinia publiczna. Ja myślę, że oni to wiedzą, rozumieją, wiedzą, że to jest nieprawda. No, wiedzą, że język migowy nie stał się językiem urzędowym w Polsce. No to nie jest aż taki wielki trud intelektualny, żeby to skonstatować. Mamy do czynienia z czymś innym. Mianowicie z jednej strony mamy do czynienia, proszę Państwa, z, powiedziałbym, współudziałem części w tworzeniu tej mistyfikacji. No, przez niezakwestionowanie, nienapiętnowanie, niewskazanie, to niewyciszenie, mamy do czynienia ze współudziałem w tworzeniu tej mistyfikacji. Ale coś jeszcze, powiem, jeszcze gorszego, co ja obserwuję teraz w Polsce. I o tym też panowie, jak mówili, tylko może trochę z innej perspektywy. Mianowicie zmieniło się przez te ostatnie lata nastawienie dużej części polskiego społeczeństwa, które zrezygnowało z tego trudu oddzielania prawdy od fałszu, podejmowania ocen, sądów. Natomiast zaczęło uczestniczyć w tym wszystkim jako widzowie pewnego widowiska. A więc ci nam politycy, którzy to robią, oni to zresztą świadomie przedstawiają jako pewną grę. Mówi się o PR-ze, mówi się o jakimś tam marketingu, mówi się o wrzutkach, mówi się o przykrywaniu. To jest metoda, znaczy to ugarstwo, ta mistyfikacja, to jest metoda. To nie jest zwykłe mówienie nieprawdy, z którego trzeba się spowiadać. To jest pewna metoda i to jest metoda skuteczna, a w czasie do niedawna jeszcze była skuteczna, bo my, mówię tu o sporej części polskiego społeczeństwa, zaczęliśmy w tym uczestniczyć, prawda? I mówiliśmy, no z tym euro to było chytre. Nie czy to euro będzie wprowadzone, czy nie będzie, ale że to było chytre zagranie. A znowu ten nieszczęśnik, on powinien był pójść przecież do kosmetyczki albo wziąć prysznic przed tym nagraniem telewizyjnym. Prawda? Jakby wziął prysznic albo poszedł tam do pani od makijażu, to by się nie pocił. I w ogóle wszystko by inaczej wyglądało. I to był błąd. I został ukarany przynajmniej czasowo. I dobrze, bo powinien wiedzieć, że takie rzeczy się robi. I coraz bardziej, coraz szersze środowiska zaczęły w tym uczestniczyć, prawda? A to jest dobrze zrobione, a to jest, a tu przykro, a tu świetna wrzutka. Media zresztą też miały swój udział, bo przecież one wiedzą doskonale, co jest, przynajmniej ci mądrzejsi. Wiedzą, co jest wrzutką, a co nie jest wrzutką. Ale oni w to też grają. Świetna wrzutka, prawda? No i dalej jest zabawa. Ciekawe jest to powiedzenie, które zacytowano prawie o tej wajsze, że ktoś tę wajchę przekręcił. Proszę zwrócić uwagę, że to jest diagnoza. Diagnoza polega na tym, że jakiś błąd został popełniony w tej operacji. Nie, że no nie wiem, sprawa się, nie chcę używać niedobrego słowa, prawda, wywróciła, że sprawa się wywróciła, że się objawiły te nasze różne niedociągnięcia. Ten były premier Węgier, prawda, którego nagrano, jak Państwo pamiętacie, przed Orbanem, on mówił takim językiem zgodnym z arystotelesowską koncepcją prawdy. Mówił, łgaliśmy,
oszukiwaliśmy. A nie, no tu się wajcha, tam wajchę ktoś przekręcił. Więc to jest system, przez to system niezwykle demoralizujący. No, więc to jest państwo demoralizujące i państwo zdemoralizowane. I to będzie bardzo trudne do odwrócenia. No ja wiem, że rzeczy się zmieniają na lepsze, bo jest stara zasada w demokracji, w każdym razie w demokracjach nowożytnych, która głosi, że wszystkich ludzi można oszukiwać przez pewien czas, że niektórych można oszukiwać przez cały czas, ale nie da się wszystkich ludzi oszukiwać przez cały czas. Więc to jest znana prawda, skądinąd słuszna, ale chodzi tu o pewną perspektywę czasową. Znaczy jak szybko będzie można się starać to odwrócić, bo im dłużej to będzie trwało, tym ten poziom demoralizacji będzie głębszy, a to jest no szalenie niebezpieczne dla państwa, dla nas wszystkich. To jest ten, że się użyje na koniec tego określonego, ulubionego określenia partii miłościwie panującej, jej zwolenników, przynajmniej na początku, klimat. Klimat. Klimat jest fatalny i im dłużej taki fatalny klimat będzie trwał, tym bardziej będzie dla nas zabójczy, a tego nie chcemy. Dziękuję.